Jak wstawić link na stronę? Bardzo łatwo. Zaznaczamy fragment tekstu, który ma być linkiem. Powiedzmy, że to. Klikamy tutaj przycisk Wstaw, edytuj odnośnik. Wpisujemy link wp.pl. Tu możemy wstawić opis tego linku. I czy link ma się otworzyć w nowym oknie, czy nie. Ja zaznaczę, że ma się otworzyć w nowym oknie. Klikam dodaj odnośnik, zaktualizuj stronę. No i tutaj jest nasz link. Klikam, otwiera się nowa strona. Wirtualna Polska. Bardzo łatwe. Jeśli chcesz wprowadzać jakieś zmiany w kodzie HTML, to tutaj zakładka HTML. Nasz link jest tutaj. Tytuł, opis linku, ten, który wpisałem. Target blank, to jest, że otwiera się w nowym oknie. A tutaj jest nasz link, strona, która się ma otworzyć. Jeszcze można dodać znacznik Alt. I tutaj słowo kluczowe, na które właściwie to samo, co może być w znaczniku title, czyli znacznik alt jest sugerowany, żeby go dodawać, jeżeli chcemy naszą stronę optymalizować pod wyszukiwarkę Google, czyli tutaj dodajemy wtedy słowo kluczowe, którego dotyczy link, strona, wpis. No i oczywiście klikamy zaktualizuj.